oglądasz sketch kabaretu Moralnego Niepokoju z płyty DVD Pogoda na Suma. Kup teraz na www.newabra.com.pl. Nie wie pan, czy pierwsza klasa coś powyłaziły dzieciaki z budy? Proszę? Nie orientuje się pan może, czy pierwsza A klasa to już opuściła placówkę edukacyjną? Owszem, opuściła. I aktualnie przebywa na przyszkolnym obiekcie sportowo-rekreacyjnym, wdrażając tam procedurę zabawy. Znaczy, a jakby moja się żona spytała, co robią, a ona jest taka niezamądra, to co powiedzieć? Na boisku w gałę grają. Jak głupie. Dobrze, bo pan też tutaj czeka na dzieciaka, czy pan jest woźny? Oczekuję tu na swojego potomka. Na kogo? Potomka. A ja oczekuję na Pokrzyśka. Podgórski. Gębała. Tak? Gębała. Ale co? Nie jest to pana sprawa. Dobrze, ci na boisku, tak, grają. Dobrze. Mój Pokrzyszek to tak zasuwa w gałę. To... Tylko gała i traktory. To mu właśnie zrobiłem taki ten warsztacie. To gała w piłkę zasuwa, tak biega. Kurde, sprytny chłopak jest taki. Pewnie jak go znam, to tam pewnie biega pierwszy. Spocony gnój. Rozgo golony cały, porozpinany, zagluczony, zasiliony, za wszystko. Z takim glutem tej nosa, to nie będzie tak, tylko wciągnie do tego i tak lataj. Ale niech się bawią, takie są dzieci, nie? Wie pan, ja nie wiem, jakie są dzieci, bo mój Teodor zapewne w tej chwili przycupnął gdzieś z dala od tej rozwydrzonej hołoty i czyta. To już umie czytać, tak? No mój Teodor czyta od małego. A pana spocony gnój nie umie? Też umie. To czyta od takiego małego, że pierwszą zakładkę to sobie zrobił z pępowiny. A co czyta ta pana gębała mała cała? No wie pan, dostał na gwiazdkę taki tom opowiadań dla dzieci, gruby bardzo, i sukcesywnie je przerabia. Jak? Sukcesywnie. A mój podkrainkę dostał takie grube powieści dla dorosłych i też je przerabia, tak jak pan powiedział. A mój czyta również wiersze. A mój czyta pana Tadeusza. Nie pamiętam nazwiska. A mój esteje. Jest coś takiego. A mój czyta te rozprawy filozoficzne. Jest coś takiego. A mój rozprawy filozoficzne. Coś ja powiedziałem. Po łacinie. Po łacinie, tak? Po czesku to nie jest lepiej, nie? A mój już przeczytał rozprawy filozoficzne po łacinie i teraz sam pisze.
A co pisze, może opowiadania? Od razu rozprawy filozoficzne. Po łacinie, po łacinie. Przed lutem przetarte. Co ty chciałeś, dzieciak? Na pana coś pisze? A mój, co już miał napisać, to napisał. I teraz kręci. Co kręci? Co kręci? Pełnometrażowe filmy na podstawie własnych, filozoficznych, grubych rozpraw po łacinie. Filmem, chamie, filmem? A mój też kręci pełnolitrażowe filmy na podstawie własnych rozmów filozoficznych po łacinie i sam gra w tych filmach po łacinie! A mój kręci po łacinie, gra po łacinie i zrezygnował z dublera w scenie wybuchu bomby atomowej po łacinie! A mój kręci po łacinie, gra po łacinie i sam zagrał bombę atomową po łacinie! Sam bombę! O, Chcesz się lać? No chodź, no chodź, no chodź! Przepraszam bardzo. Panowie czekają na Podgórskiego i Gębałę. Może tak, może nie. No jeden głupszy od drugiego. Który z panów jest ojcem Podgórskiego? On. Ty kapusiu, ty. Ty ubeku, ty. Jeszcze się twoja teczka znajdzie, jeszcze się znajdzie. Proszę pana, to jest po prostu wstyd. Jak jej pański syn używa łaciny. Po prostu uszy więdną. Ja nie wiem, gdzie on się tego uczy. On to chyba z domu przynosi. Skąd? Z domu. To niemożliwe. To wykluczone. Fałszywy trop. Jak on to może przynosić z domu, jak my mieszkamy w mieszkaniu? Po pegierowskim! A pan jest ojcem Gębały. Tak! Od razu poznałam po Gębale. Proszę pana, przykro mi to powiedzieć, ale pański syn to jest skończony tuman. O po kim to tak ma? Proszę pana, szkoła szkołą, ale w domu z dzieckiem też trzeba popracować. Niech pan z nim usiądzie, niech pan mu pokaże, jak wygląda A. Ja swojego to nauczyłem, taki mój zdolny pokrzyżek jest, że jego w jeden tydzień nauczyłem całego analfabetu. Przepraszam. A kiedy moja latorośl opuści placówkę edukacyjną? I moja narośl? No nie prędko, niestety. Chłopcy są teraz u pielęgniarki. Co się stało? Wymyślili sobie taką zabawę. Najpierw zaczęli lepić pączki z błota, a potem zrobili konkurs, który z nich zje ich więcej. To pastuchy skończone. No co za głąby kapuściane, no! Pączki z błota! I jeszcze konkurs, który z nich zje ich więcej. I który zjadł więcej? Podgórski! Jest, ty prostaku! Samba!